Dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszy raz podczas urlopu. To jest mój pierwszy filmik. Generalnie miałam nie nagrywać, ale nie ukrywam, że jeden taki pamiątkowy vlog się przyda. My właśnie idziemy na basen. Zaraz wam właśnie pokażę tutaj. Ta-da! Widok. Nie wiem nawet co widać. Generalnie to ja nic nie widzę. Moja stylizacja jest przynajmniej śmieszna. Spodenki jakieś w ogóle sportowe, do tego strój kąpielowy, ale jest dobrze. I co? Miałam nic nie mówić. Miało to być tajemnicą i mam nadzieję, że do końca prawie że wyszło. Także niespodzianka się udała. Powiedziałam, że będzie za tydzień niespodzianka. No i jest w postaci vloga właśnie z wakacji. Patrzcie, taki widok. Tam za mną takie piękne góry. Nie wiem tylko, czy to widać. Nie wiem, czy to widać. Idziemy właśnie z Oliwką. Gracjan już jest chyba na basenie. O, już chyba tam się plumka nawet. Także tak, taka była niespodzianka, że właśnie wiedziałam, iż będziemy tydzień w Hiszpanii. Także ja się mega, mega, mega cieszę, dlatego że to jest świetny moment na to, żeby właśnie odreagować, odsapnąć i w ogóle. No, jak widzicie. Jezu, byłam tu ostatnio w lutym, dziwne uczucie. Jeszcze raz wam pokażę te góry, bo są przepiękne. Zobaczcie tam w tle. No nic nie widzę, słuchajcie. Gdzieś tu. Nawet chyba nie mogę powiększyć. O, tam są gdzieś. Tutaj oczywiście ten strumyk, co wam pokazywałam. Strumyk. Tutaj mały basen i większy basen. O, z tej strony tutaj mały basenik. I tam za mną, o tam już są dzieciaki. Zaraz wchodzę i pokażę wam większy basen, czyli ten duży. Czekajcie, przymykam drzwi, ale nie chcę zamykać ich całkiem. No powiem wam, że trochę ludziów jest. Laski się opalają. Czekajcie, przejdę. Jeszcze chwila, tam Oliwia widzę, że poszła w kąt. Zaraz wam pokażę. Gracjan już. Gracjan już się szykuje do wody, też wam pokażę. Gracjan, pokaż się. Gracjan, hello, wam krzyczy. Także jest Gracjano. A czemu tak tu poszłaś? No dobra, jest Oliwka. Przywitaj się, Oli. Cześć. Cześć. Czekajcie, się postawię. No, także tak to wygląda. Jest trochę ludziów. Troszeczkę jest. Widoki piękne. Mi się tam właśnie, tam są takie góry, zobaczcie. Z tamtej strony i to wygląda cudownie, tylko ja nie wiem, czy cokolwiek tu widać. Ja zaraz rozkładam tutaj miejsce leżące, biorę ręcznik i co? I witam się z wami z Hiszpanii i zapraszam na vloga. Vlog będzie prawdopodobnie jeden, bo tak jak powiedziałam, ja jednak ten urlop chcę poświęcić sobie dla siebie, dla dzieciaków, na odpoczynek, na chill out i na po prostu reset mózgu. Was serdecznie pozdrawiam i jeszcze a propos, słuchajcie, tematu z rozdaniem, ale to już pewnie będzie po... Ale to już będzie pewnie po rozdaniu, to właśnie chcę powiedzieć, że dopiero po powrocie będę wszystko ogarniała, tak? Także trzymajcie się cieplutko i słyszymy się niebawem. No i jeszcze raz wam właśnie nagrywam. Oli będzie chciała coś wam pokazać. Mama, patrz! Zaraz Oli wam pokaże. Skok. Uwaga. No, nagrywam. 3, 2, 1. Start! Uwaga, Oli pokazuje wam skok. No dawaj! Co? Ale to był skok. No, także chciałam pokazać. Teraz gracę chcę wam pokazać. He, dawaj. Oj, mama, czekaj, co? No, ale tu jakoś bardziej. Ja nie buzi. Mua. Tu. Hopsio, hopsio. Gołe panie z cyckami. Gołe panie z cyckami. No, także tak to właśnie wygląda. Dzieci szaleją, bawią się, a ja się opalam na słoneczku. Mało jest osób jednak. Myślałam, że jest więcej, ale nie. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 osób plus my. Także jest naprawdę idealnie. Coś ty zrobić na tym. No, powinnie. Popatrz. Idzie Gracjano. Co zrobiłeś? No pięknie. I jest siniak, i jest świniak. Ja ci pokażę,
I są śpieniaki. Dobra. A Oli chce też pokazać, co sobie zrobiła? O proszę, jak sobie zdarła. Co to jest? Zdarła sobie skórę. Pokażcie, gdzie ty jesteś. Super. No, także odzywam się do was znowu za jakiś czas. Teraz mama pierwszy raz w życiu pływa. Mama się wściekła na Gacjana, bo ją chciała zanurzyć. Mama nigdy nie pływa. Mama co? Nigdy nie pływa. Mama nigdy nie pływa. Mama się boi wody. Oli, nagrałaś to? Nie, zaraz wyjdziesz z wody. No to nie jest śmieszne. Jest? Nie jest. Było? A nagrywasz to? Mama umie pływać. Wow. Mama, twój telefon jest waterproof? O, chciałam skoczyć. Mogę na chwilę położyć tutaj telefon i tak... Hello. Tu się posiedziałam. Mamy seksy drzwi w seksy bardzo. Seksy zaraz mamy wszystkie widzą. Tak seksy. Także pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że Oliwia włączyła nagrywanie. Tak. Co? Że się nagrywa. Hejo. No to hejo, pokaż skok. O, skok? No. Ej, chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć? Gacjan teraz będzie skakał. Mama się wkurza. Gracjan, ty chcesz wyjść z basenu? Tak? Chcesz wyjść z basenu? Nie. O, dobra, teraz będą dwa skoki. Pokazuj, jak skakasz. Uwaga, skok Oliwii. Skok numer jeden. No skoczcie razem. Ale ty. Tyłem. A tyłem? O, ja. No, skocz tyłem. I zobaczymy. 3, 4. Z ciebie jest telefon? Z ciebie jest telefon? Trochę. Trochę czy dobra. I teraz? Dobra, starczy i tak jeszcze po jednym skoku. Teraz? Zaraz o tak. No to! Skaczę, podobnie! Mama, oczy się. Mama? No, tak jak? Na górkę. Dawaj. Goodbye.
doberek, dzień doberek. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Pokażę wam piękne kwiaty. Witam się z wami serdecznie w dzień tygodnia wtorek. Wtorek. Wczoraj celebrowaliśmy 7 miesięcy Adasia. Urodzinkowo było, także nie całkiem, jakby nie cały dzień mogłam dla was nagrywać, za co oczywiście przepraszam. My właśnie wybieramy się na starówkę tak zwaną. Ile kosztowało? O, Gracjan ma czapkę Desperadosa. Jeszcze pomogłam. Gracjan ma nowe klapki, Oli ma nowe klapki. Ile Gracjana kosztowały? Gracjana kosztowały... 5? Nie. 7,99? Nie, chyba 10. Nie, nie całe. W każdym razie witam się z wami we wtorek, wczoraj wam nie dokończyłam. Patrzcie, jakie piękne kwiaty. Nie mam pojęcia. No, także takie piękne kwiatki tu rosną. Tutaj pokażę wam jeszcze palmę, też przepiękną palmę do samej góry. No i jak zaczęłam mówić, nie dokończyłam wam wczoraj nagrywać z tego względu, że pojechaliśmy po południu na pizzę do Marcina. Tutaj proszę bardzo, jaki piękny ogródek, a w nim palmy. Ślicznie to wygląda. A tu jest jeszcze fajna willa taka. Mój ziemniak uratował ten. Tak, Gracjan uratował Karalucha. Bo Karaluch był przewrócony do góry nogami i na skorupce Gracjan podał mu palca, złapał się go Karaluch i go przewrócił na drugą stronę. Fuj! Taka fajna willa, a my idziemy... Właśnie teraz generalnie idziemy z drugiej strony, bo na pewno pamiętacie tamtą poprzednią stronę z racji tego, że... Otrzymaj proszę mi. No, teraz się do was odwróciłam. Nagrywam z innej mańki, z innej strony. Teraz musimy dojść do centrum, dlatego że teraz Łukasz za nią mieszkają w apartamentach tych swoich, a już nie tam, niedaleko Awenidy. Także dlatego my idziemy. Właśnie zobaczcie, taki jest widoczek za nami. No i idziemy właśnie w stronę, słuchajcie, biosfery, bo chcę właśnie im pokazać, co tam się dzieje. Tam jest też teraz wystawa halloweenowa. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że on będzie taki poskładany, ten vlog. Mama kupuje sobie mojito z zakochanym Amidę. Tak, ja sobie kupię mojito, te co wam już pokazałam chyba w pierwszym vlogu, w pierwszych tych częściach, a jak nie, to chyba na pewno na Instagramie wam go pokazywałam. No, także brykamy. Ja dopijam wodę i odezwa się pewnie do was w biosferze. No i tak jak powiedziałam, wczoraj byliśmy na pizzy, po pizzy powiem wam, że ja po prostu padłam. Ja wczoraj byłam od godziny 10 do godziny 14, czyli w sumie na takim największym, najmocniejszym słońcu na basenie, więc powiem wam, że poniewierało mnie równo. No, zacząłem się zgrywać właśnie pliki na laptopa, ale niestety nie udało mi się też zrobić wszystkich, bo nie mamy, nie mieli tutaj, Ania nie miała przejściówki tej takiej do kontaktu, więc będę musiała zakupić dzisiaj gdziekolwiek i wtedy dogram resztę. Jeżeli chodzi o temperaturę dzisiaj, to jest chyba z jakieś 26, wyczuwalna 30. No, także jest pięknie, ale dobrze, bo jest taki chociaż delikatny wiaterek. Powiem wam, że wczoraj tego nie było niestety. Wczoraj tego brakowało. A moja stylizacja jest taka. Góra od stroju, co kiedyś kupiłam w jakimś chyba Pep & Co, czy nie pamiętam jak się to nazywało. Czekajcie, postawię wodę, bo się trochę obawiam tego. Pokażę wam. O, tak wygląda stylizacja. Czekajcie, bo nie wiem czy widać. I te świecące klepencje. No, takie sandałko klapki. No i praktycznie można by rzec, że tutaj za tym budynkiem już jest biosfera. Także bardzo bliziutko mieszkają, trzeba tylko zejść z tego, jakby ja to mówię, osiedla. A wcześniej, kiedyś, pierwszy chyba, czy drugi raz byliśmy tutaj, z tej strony, tam jest Lanzamar Hotel. I właśnie byliśmy w tamtym hotelu. Za chwilę wam odwrócę i pokażę, jak się idzie do biosfery, bo generalnie już ją mam naprzeciwko siebie. A przy okazji widać pięknie ocean i góry. Także ja wam odwracam kamerę. Jak mi będzie słychać, bo jednak wieje wiatr. Ale właśnie widzicie teraz, pięknie będzie widać właśnie góry, te o których wam mówię, tam naprzeciwko góry i ocean. Pięknie, ślicznie to wygląda. No i już naprzeciwko nas biosfera.
Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ja wiem, że to dla niektórych już jest nudne, bo ja praktycznie za każdym razem, gdy tutaj jesteśmy, nagrywam wam to samo, bo chodzę tymi samymi ścieżkami. Ale też wam mówiłam, że jak dla mnie, pomimo iż ciągle chodzę tymi samymi, to mimo wszystko jeszcze one mnie wciąż zachwycają. Także te widoki, te miejsca są naprawdę, no nie wiem, mają coś takiego w sobie, że naprawdę wcale nie mam potrzeby ani ochoty jeżdżenia gdzieś indziej. I to nie dlatego, że tutaj gdzieś tam finansowo wychodzi mi to mniej. Wcale nie, po prostu jest przepięknie. No i jesteśmy rooftop. Bardzo proszę, czekajcie, trochę wam odsunę. I jest biosfera. Widoczek przepiękny na ocean. Widzicie ocean w tle. Tak patrzę, bo żeby mnie coś nie rozjechało. Piękny widok. Jest oliwka, zaraz wam właśnie pokażę. Tutaj będzie ten wystrój. Choć może tędy wejdziemy, czy nie? Czy chcecie zobaczyć te trumny? Chodźcie, to zobaczcie tutaj. No, ślisko. Uważajcie, bo ślisko jest. Grecjan, tu idziemy. Jest biosfera, tutaj są te kulki na wodzie takie, trampolina, no i mamy wystrój właśnie halloweenowy. Tadam, śmiesznie, patrzcie jak te nietoperze jak wiszą. A zobacz tu na dole. Idziemy tam? Właśnie. Idziemy Zary i sklepiki i tak wygląda. Tak wygląda. Biosfera, czyli całe centrum handlowe. No, także ja się teraz rozłączam, bo będę im pokazywać... Chodź, Oli, na dół! Będę pokazywać im to tutaj, co się dzieje. Tutaj są tak fajnie pozawieszane butelki, słuchajcie. Na jakichś drutach, kurczę, jedna koło drugiej. Na początku myślałam, że to coś będzie się świecić, ale chyba jednak się nie świeci. No i wystawa. Wystawa taka halloweenowa. Patrzcie, jaki pająk. Pokażę wam pająka. Taki pajęczak. Ogromny pająk i trupie czachy. No, także ja idę tutaj naokoło, przejdę się koło sklepów i odzywam się do was niebawem.